Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa, Aneta Skomorowska-Kobza i mamy połączenie także z wiceministrem obrony narodowej, posłem ziemi opolskiej Marcinem Ociepą. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Inwazja Rosji na Ukrainę jest wciąż realna, czy jest może coraz bardziej realna? Jak pan to ocenia? Jest realna. Niestety jest realna. Widzimy, że tradycyjnie deklaracje rosyjskie rozmijają się z faktami. Nie obserwujemy zjawiska wycofywania się wojsk, kończących się ćwiczeń. Mimo że Rosjanie o tym informują, to robią co innego, tak jest, niż mówią. Tak? Raczej tych żołnierzy przebywa. Ci, którzy wyjeżdżają, to raczej w ramach rotacji. Także liczba ostateczna się nie zmienia, a jeśli się zmienia, tak jak powiedziałem, to na niekorzyść Ukrainy i świata Zachodu, bo oczywiście wojna będzie, jeżeli do niej dojdzie, będzie dotyczyć w sposób bezpośredni Ukrainy i w tym sensie Polska jest bezpieczna, no ale jest to naruszenie pewnego ładu architektury bezpieczeństwa w Europie i na świecie i to jest sytuacja, która powinna skłonić nas wszystkich do wyciągania wniosków. Jakich wniosków? No, Europa Zachodnia przede wszystkim do porzucenia tej idealistycznej wizji Rosji jako wielkiego narodu z wspaniałą kulturą, który jest zainteresowany handlem. A Europa Zachodnia jeszcze ma taki obraz Rosji, czy on się już zaczął zmieniać? Z całą pewnością. To jest największy problem nasz, kiedy rozmawiamy z naszymi partnerami zachodnimi, że jednak jest takie podejście, no, mówiąc wprost, naiwne do Rosji. I to, że Rosja jest partnerem handlowym, to jest jasne. To, że ma wspaniałą kulturę, to jest jasne. Natomiast jednocześnie jest tym państwem na terenie częściowo, no przecież europejsko, Europy, tak, na poły europejski kraj, który jednak nie waha się użyć siły militarnej, zbrojnej do osiągania celów politycznych. I trzeba to sobie jasno uświadomić. A dla Polski i są wnioski następujące. Po pierwsze, zwiększanie liczebności armii, nowe zakupy sprzętu wojskowego, wyposażenie w najnowocześniejsze wynalazki i taki sprzęt, który zapewni nam bezpieczeństwo. Po trzecie, no budowanie jednak wokół bezpieczeństwa i polityki zagranicznej konsensusu politycznego. To są takie najważniejsze wyzwania, które stoją przed nami wszystkimi. A ten konsensus teraz jest łatwo osiągalny, czy jeszcze któreś kraje zachodnie mają wątpliwości? Niektóre kraje zachodnie absolutnie mają wątpliwości. Cały czas nie wierzą w to, że Rosja jest zdolna do takiej agresji. A o których krajach pan mówi? I oczywiście znowu, nie przesądzajmy, bo jeszcze do tej agresji nie doszło, ale fakty są takie, że samo użycie wojska po to, żeby zastraszyć albo żeby wywrzeć presję polityczną, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Tak? To znaczy nie tylko użycie wojska, ale w sensie atak. Ale samo straszenie wojskiem jest niezgodne z architekturą bezpieczeństwa w Europie. I no, tradycyjnie to są Francuzi, to są Niemcy, to są Włosi. I to są takie kraje, które no, najbardziej się opowiadają tutaj za jak największą taką, bym powiedział, polityką włączania w Rosji w architekturę bezpieczeństwa Europy. I to jest skądinąd słuszny cel, o ile tylko Rosja ma takie plany, o ile jest skłonna przyjmować nasze zaproszenie. A tu można mieć wątpliwości w tej kwestii? No od 2008 roku moim zdaniem nie można mieć wątpliwości, że Rosja jest krajem, który używa siły fizycznej, militarnej jako jednego z instrumentów uprawiania polityki czy dyplomacji. No to jest w świecie demokratycznym nie do przyjęcia. Dzisiaj prezydent Joe Biden przeprowadzi wideokonferencję z udziałem sojuszników USA, między innymi wspomnianymi przez pana krajami takimi jak Francja, Niemcy, Włochy. Czy to spotkanie może zmienić myślenie przywódców tych państw na temat Rosji? Ja myślę, że zmienia, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, to co się dzieje wokół Ukrainy, to jest kubeł zimnej wody na wiele głów w Europie, więc to się oczywiście zmienia. W Polsce patrzymy na to z większym spokojem, ponieważ od dawna nie mieliśmy złudzeń co do intencji rosyjskich. I też jako pierwsza Polska chyba głośno biła na alarm, że tak jest, trzeba no uważać. Zresztą ponosiliśmy koszty polityczne tego, bo przecież byliśmy nazywani rusofobami. Zresztą nie tylko my, bo to nie jest kwestia tylko Polski, to jest całego naszego regionu. Litwa, Łotwa, Estonia,
Rumunia. No to są te kraje, które bardzo konsekwentnie mówią, że Rosja niestety obrała ścieżkę konfrontacji, ścieżkę imperialną. I my jako Zachód musimy mieć jedną odpowiedź na to, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy występowali jako jedność, nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia, ale całe NATO i Unia Europejska. I myślę, że ten konsensus powoli, taką żmudną pracą dyplomatyczną uda się zbudować. Oby nie było za późno. Panie ministrze, jest pan także liderem Stowarzyszenia Odnowa i jutro, czyli w sobotę, inauguracja tego stowarzyszenia w województwie opolskim. To kolejne województwo, w którym struktury będą oficjalnie zawiązane. Tak jest, bardzo się z tego cieszę. Mieliśmy inaugurację ogólnopolską, powołaliśmy pełnomocników wojewódzkich w całym kraju. Natomiast ja też staram się odwiedzać nasze struktury, inaugurować działalność stowarzyszenia w całej Polsce, no ale siłą rzeczy najbardziej mi zależy na moim regionie, w województwie opolskim. I tutaj bardzo się cieszę, że już mamy na tyle dużo zgłoszeń, że możemy mówić, że to będzie całkiem duże spotkanie. I a ostatnio pan mówił, że będą zaskoczenia i będą transfery. Że powołamy pełnomocników powiatowych we wszystkich powiatach województwa polskiego, co jest bardzo jasnym sygnałem, że to będzie bardzo licząca się siła polityczna, nie tylko ze względu na to, że już teraz jesteśmy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy, no ale także mamy szereg wspaniałych ludzi, którzy w swoich społecznościach lokalnych odgrywają zupełnie kluczową, liderską rolę, przede wszystkim samorządowców, ale także przedsiębiorców, społeczników. Takich ludzi, z którymi zawsze współpracowałem, cieszę się, że dzisiaj tak licznie przystąpili do Stowarzyszenia Odnowa i będziemy mogli jutro ich prezentować. Rozumiem, że dzisiaj te nazwiska nie padną, o których pan wcześniej wspominał. Ach, nie, panie redaktor, myślę, że dajmy sobie czas, myślę, że jutro będą jakieś niespodzianki na scenie. Natomiast tutaj mogę państwa zapewnić, że coraz więcej i samorządowców, i społeczników dostrzega taką oczywistą prawdę, że z jednej strony wielu polityków odchodzi od takiego idealistycznego uprawiania polityki, a to jest bardzo ważne, żeby pomimo wszystko, że polityka jest trudnym zajęciem, to żebyśmy od niej nie uciekali, żebyśmy próbowali ją racjonalizować, cywilizować. Potrzebujemy dzisiaj wzrostu gospodarczego, potrzebujemy zatrzymać trendy depopulacyjne w naszym regionie, a to wymaga konsensusu, to wymaga współpracy, pragmatyzmu, a nie zaczeczywienia ideologicznego. Więc tutaj szczególnie myślę, że jasna odpowiedź na rządy Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy mniejszości niemieckiej w naszym regionie. A problem mniejszości niemieckiej. Pojawia się siła polityczna, która jest wielka nadzieja, że jednak odmieni tą ścieżkę rozwojową województwa polskiego, bo dzisiaj to nie wygląda najlepiej. A propos mniejszości niemieckiej, cały czas głośno jest w regionie o sprawie subwencji na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wczoraj pikietowali samorządowcy z całego województwa, którzy wyliczyli, ile pieniędzy stracą po wejściu w życie rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa. Mówili o prawie 20 milionach złotych strat w tym roku i niemal 50 milionach w przyszłym roku. Jak pan się odniesie do sprawy języka niemieckiego w regionie? Tu nie chodzi o pieniądze, bo pieniądze zawsze mogą się znaleźć. Ja jestem bardzo zasmucony tą całą sytuacją. Absolutnie uważam, że to jest błąd. Dlatego, że powinniśmy popularyzować naukę języków obcych, różnych języków obcych w naszym województwie, także języka niemieckiego i ze względów gospodarczych i takich bym powiedział także kulturowych. To jesteśmy regionem wielokulturowym, powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy w to inwestować. No ale poseł Janusz Kowalski mówi, że to było takie, mówiąc w uproszczeniu, naciąganie budżetu państwa, że pieniądze na naukę języka mniejszości były wydawane nie na mniejszość niemiecką. No, to są niuanse, to oczywiście możemy te rzeczy prostować, ale jeśli na samym końcu chodzi nam o to, żeby dzieci uczyły się także języków obcych, to powinniśmy znaleźć takie rozwiązania, które nas do tego doprowadzą. I to, że rząd federalny Republiki, mówię o Niemczech, nie Republiki, tylko właśnie rząd federalny Niemiec, nie przestrzega traktatów, że tutaj mamy zdecydowaną asymetrię, jeśli chodzi o traktowanie mniejszości
niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech, to jest problem rządu niemieckiego. I to jest też rola liderów mniejszości niemieckiej na polszczyźnie, żeby potrafili się upomnieć o naszych rodaków w Niemczech. Ale my powinniśmy tutaj w Polsce dawać dobry przykład i jestem głęboko przekonany, że trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które jednak pozwoli na zwiększenie liczby lekcji języka obcego. A jakie to mogłoby być rozwiązanie i czy tylko dotyczące województwa polskiego, czy na przykład całego kraju? W skali kraju to trudno jest to szacować finansowo albo znaleźć tak szybko środki na to. Natomiast jeśli chodzi o województwo polskie, ja mogę się zobowiązać, zadeklarować i w zasadzie już to robię, tylko ja staram się pewne te trudne tematy rozwiązywać bez fleszy, bez światła kamer, dlatego że to temu nie służy. Zbyt duże jest tutaj napięcie, zbyt duże jest takiego PR-u wokół tego tematu, a za mało takiej pracy u podstaw. I ja tą pracę polityczną, dyplomatyczną wykonuję i wierzę, że znajdziemy takie rozwiązanie, które pozwoli po prostu w naszych szkołach uczyć jak najwięcej naszych dzieci, także języków obcych. Rozwiązanie, czyli pieniądze. W obecnym świecie, coraz bardziej zglobalizowanym, nie trzeba się bać, że ktoś wyjedzie. Trzeba robić tak wszystko, żeby Opolszczyzna była jak najbardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy tutaj. Natomiast można mieszkać w Opolu i pracować dla firm w całym świecie. No tak już ta technika poszła do przodu. I znajomość języków obcych jest absolutnie kluczową kompetencją. I tak, no oczywiście chodzi o znalezienie pieniędzy, ale naprawdę tutaj to nie jest tak, że komuś zabrakło pieniędzy na ten cel, tylko że rzeczywiście tutaj się wkradła trochę polityka z obydwu stron. Natomiast no, ja jestem entuzjastą nauczania języków obcych, inwestowania także w naukę języka polskiego na całym świecie, także w Niemczech i trzeba iść w tym kierunku. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł ziemi opolskiej i lider Stowarzyszenia Odnowa jest gościem Radio Opole. To nie jest koniec naszej rozmowy. Jeżeli Państwo chcą nas dalej posłuchać, to na radioopole.pl. Zapraszam już teraz. Panie ministrze, wspomniał pan o tym, że w kontekście bezpieczeństwa Polski ważne jest dosprzętowienie naszej armii. Kupujemy 250 czołgów Abrams od Amerykanów. Departament Stanów już oficjalnie potwierdził, że wyraził na to zgodę. To jest duży zakup dla polskiej armii? Panie redaktor, szanowni państwo, to jest jeden z największych zakupów w historii polskiej armii. To jest spektakularny sukces. I jeśli chodzi o samą jakość tego sprzętu, czołgi Abrams to są najnowocześniejsze czołgi na świecie. Koneserzy też wiedzą, że Amerykanie zgodzili się sprzedać w najbardziej zaawansowanej wersji technologicznej. Tutaj chodzi o bardzo konkretny rodzaj pancerza. I generalnie Amerykanie do tej pory raczej nie sprzedawali Abramsów z tym najnowocześniejszym pancerzem. Dlatego, że jest to bardzo duża przewaga konkurencyjna wobec innych państw i Polska to osiągnie, czyli 250 to jest ćwierć tysiąca czołgów w najnowocześniejszej wersji trafi do polskiej armii. To jest bardzo dobra dla nas wiadomość i rzeczywiście no są nam one bardzo potrzebne. A kiedy te czołgi trafią do Polski? Bo przy tego typu zakupach to nie wygląda to tak, że dzisiaj ogłaszamy, a jutro już czołgi są u nas, prawda? No, ten zakup jest realizowany w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Czyli? I tak też negocjowaliśmy z Amerykanami, więc tutaj niespodzianka. Myślę, że pierwsze egzemplarze trafią już w tym roku do Polski. Przed końcem roku, czy bliżej wakacji? Tak, no tutaj trudno się deklarować w imieniu przemysłu i rządu amerykańskiego, ale chcemy, żeby te czołgi trafiły jeszcze w tym roku. Znaczy pierwsze partie. Oczywiście ma pani reakcję, że zakupy zbrojeniowe no, realizowane są z długim wyprzedzeniem. No, myśmy przecież kupili F-35, też najnowocześniejsze samoloty. Zdaje się, że 2 lata temu. Mniej niż 2 lata temu. Natomiast pierwsze sztuki do nas przylecą w 2026, a cały kontrakt zostanie zrealizowany w 2030. Więc rzeczywiście trzeba trochę na to czekać. No, ale w przypadku czołgów Abrams była możliwość przyspieszenia i takiego przestawienia i produkcji i priorytetów sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych, żeby te czołgi trafiły w pierwszej kolejności do Polski. Dlatego, że rzeczywiście sytuacja bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu się gwałtownie pogorszyła i jest potrzebna
potrzebny taki sygnał odstraszania na tej wschodniej flance NATO. Także bardzo się z tego cieszymy, że polska armia zyska te 250 czołgów. To jest bardzo duża liczba. Czy jeszcze jakieś zakupy są planowane od Amerykanów? Ja tylko dopowiem, że niektóre państwa w Europie nie mają nawet łącznie tyle czołgów co 250, a Polska jednak, no to dla Polski to jest znacząca inwestycja. Jakby pani mogła powtórzyć pytanie? Czy jeszcze jakieś zakupy są planowane, jeżeli chodzi o... No tak, na pewno będziemy inwestować w kolejny sprzęt, no tutaj nie chcę zdradzać, no, ale na pewno jednym z naszych priorytetów są też bezzałogowce, czyli no to są i drony bojowe, drony obserwacyjne, ale także bezzałogowce, te, które jeżdżą i te, które pływają, także będziemy. Wszystko przed nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Ziemi Opolskiej i lider Odnowy był gościem Radia Opole. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.